Pszczołami zajmuję się 36 lat. Jak w tej chwili widać, to gospodarka jest troszeczkę inna niż 36 lat temu zaczynaliśmy. Góry, na których zaczynaliśmy, już służą innym pszczelarzom. Natomiast my od lat 27 gospodarzymy na styropianach. Jeżeli idzie o moją gospodarkę, to jest można nazwać amatorska i doświadczalna, bo jako chemik z zawodu, który przepracował lat 25 w zakładzie doświadczalnym, doświadcza teraz i szuka różnych metod w pasiecie. Już od 16 lat już nie pracuję w zawodzie. Chcę Państwu pokazać, w jaki sposób przygotowujemy rodziny gospodarki wielokorpusowej do zimowli, do zbioru późnojesiennych pożytków, czyli miodów z nawłoci, z wrzosu, przygotowania do zimowli, leczenia pszczół przeciw warozie oraz powiemy, co robimy dalej na wiosnę z tymi rodzinami. Chyba że koledzy przyjadą na wiosnę i zresztą zaktualizować to, kiedy to będziemy. Co robimy, a dzisiaj niestety możemy tylko opowiedzieć. Otóż proszę Państwa, rodziny do zimowli przygotowujemy już po ostatnim praktycznym zbiorze normalnym, czyli po lipcu. Koniec lipca, początek sierpnia przygotowujemy te rodziny. U mnie to wygląda w ten sposób, że praktycznie każda rodzina dostaje pół nadstawkę pod gniazdo, tak jak to jest w tym ulu, ewentualnie w tym ulu. Natomiast ten ul zostawiłem jeden, nie robiąc tego manewru, żeby pokazać różnicę w gnieździe pszczół, jaka jest tu, gdzie jest pół nadstawka na górze, czyli nad miodną, a jaka jest, jak wygląda gniazdo tej rodziny, gdzie jest nadstawka pod spodem. Natomiast ta rodzina obok, ten ul numer 9, jest to rodzina, która jest leczona przeciw warozie i nie tylko, nietypową substancją, o której może niektórzy słyszeli, kwaśnym stawianym cymiazolu. To jest po prostu środek systemiczny dodawany do syropu, gdyż cymiazol jako zasada, w zasadzie właśnie stawiam cymiazolu i z solą, dobrze rozpuszcza się w wodzie, czyli miesza się w syropie. Otworzymy teraz ten ul, pokażemy, jak to wygląda rodzina. Teraz proszę zobaczyć nadstawkę. W nadstawce przerzucimy. Jak widzimy o tej porze, już jest mało pszczół, niewiele. Jeżeli idzie o zapas, to również zapasów w nadstawce jako takie nie ma zbyt wiele. Gdyż pszczoły z nadstawki lub powoli przenoszą do gniazda, bo dzisiaj mamy 11 września. Natomiast ten lód jest na... Rozbierzemy się do gniazda, żeby zobaczyć, co jest nie. Jak widać, krata jest intensywnie woskowana i miód z nadstawki intensywnie jest przenoszony do gniazda. No i żeby ułatwić sobie późniejsze składanie, widać jak pszczoły mostkują, czyli po prostu zasklepiają przejście do góry, czyli utrzymują ciepło, którą zaczyna ciepło w gnieździe. Jeśli idzie, proszę Państwa, o jakość miodu,
tej nadstawce również nie jest tak dobre, jakbyśmy myśleli, chociaż jest byłby całkowicie zasklepiony. Kolega Trojny przywiózł urządzenie, które analizowało, rejestrowało wilgotność w nadstawce i temperaturę. Okazuje się, że wilgotność w nadstawce jest o wiele wyższa niż normalnie w mieście, temperatura niższa, czyli wniosek jest taki, że ten miód może chłonąć wilgoć i te miody, mimo że będą zasklepione, bo w pewnym momencie było pszczół dużo, w pewnym momencie mogą mieć wody pięcia, aniżeli norma mówi, czyli 20%. Wielu pszczelarzy zastanawia się, dlaczego miód na złości fermentuje. To jest właśnie ta przyczyna, że miód w nadstawkach, ewentualnie w rodzinach pszczelich, jest odbierany z tych ramek, które nie są obsiadane przez pszczoły, a wiadomo, że wilgoć gniazda jest odparowywana na boki, a jesienią wykracza się na tych ramkach. Ze sklepu nie są szczelne, wilgoć przenika do miodu, fruktoza bardzo chętnie płonie, no i wtedy jest miód zasklepiony, a on ma wody 24-25%, to nie jest tak. Ja tu postaram się wyciągnąć ramkę ze środka gniazda, tam gdzie byśmy widzieli mniej więcej miód zasklepiony w nadstawce, jak to wygląda układ czerwiu w miodzie. Chociaż przy tej pszczele ona bardzo dba o to, żeby miód był skomasowany i dobrze ułożony w gnieździe na ziemi. Czasem jest. Ale tu mamy ze środka. Proszę zobaczyć, jaka jest droga pokarmowa w tej rodzinie, gdzie jest układ. Nadstawka na górze. Żeby nie skłamać, to jest tyle. 4-5 cm. Droga pokarmowa. Jeżeli my teraz wybralibyśmy miód, to jest czerw i otwarty i zakarmimy, pszczoły złożą tu na boki, czerwiu nie przeniosą. Pszczoły, nim się on wygryzie, będzie rodzina zakarmiona i niewłaściwy układ będzie czerwiu w danej rodzinie. Pszczoły na dole nie mają się gdzie uwiązać, bo jest dosyć znaczna siła. Na zimę zabierzemy nadstawkę i zostają pszczoły na niskiej ramce, to jest niekorzystne zimowanie. Dlatego wielu pszczelarzy mówi, że pszczół Langstroth nie nadaje się do zimowli, bo ma za nic. Ale z Langstrotha możemy zrobić dadanta, możemy zrobić nawet super dadanta, bo możemy dać drugą taką nadstawkę i tą drogę pokarmową wydłużyć. Przy czym to trzeba zrobić wcześniej. Bo w miesiącach, kiedy już noce są chłodniejsze, matka z czerwiem nie zejdzie niżej, bo im niżej, tym jest niższa temperatura. Matka będzie unikała tych temperatur i pszczoły i pokarm będzie złożony pod czerwiem. Pokarm złożony pod czerwiem nie jest dostępny w okresie zimowli dla rodziców. Także to jest taki obraz charakterystyczny. Nic nie kombinowane, tylko tak jak mówię, układ ten, który tutaj widzieliście, nie było zaglądane, nie było grzebane w tymulu. No to świadczyło po prostu o tym temat budówki we szkole. Że już po prostu rodziny starały się utrzymywać ciepło poprzez mostkowanie tych par. Na razie to zostawimy tak jak było, bo my dopiero będziemy się szykować do miodobrania, ale chyba po dniach pszczelarzy. Teraz pokażę tu obok rodzinę pszczelą, która ma właśnie daną pół nadstawkę pod spodem. Czyli już mamy ten układ taki na zimę, tu mamy kowałkę, wszystko pozamykane, wylot jeszcze szeroki, bo było ciepło. W wypadku niektóre rodziny były tak silne, że musieliśmy dać pół nadstawkę na górę. Czyli była pół nadstawka na dole, tam są takie rodziny.
i pół nadstawkę w górze po to, żeby pszczoły nie nocowały na dworze, czy w okresie powiedzmy burzy deszczu, żeby miały gdzie żyć. No tutaj tak wygląda rodzina, gdzie było wcześniej tam. Również pszczoły już moskują, przygotowano prawie do zimowy. Nikt wcześniej nie zaglądał, bo nie było potrzeby. Również zbieramy wosk, to jest jedna z form zbierania czystego wosku. Później to się wszystko wytopi. No i w pasie to się przyda czysty wosk, którego robimy. Sami robimy węże po przetopieniu, właściwym sklarowaniu. Robimy sami węże, które po prostu jest bez żadnych domieszek, bo inne kupowane no niestety mają wiele właśnie. Teraz pokazujemy mniej więcej w tym samym układzie w środku ramkę na porównania, by Państwo widzieli ile jest czerwona, jaka jest droga pokarmowa na teren. No tu akurat już jest prawie podwojona droga. Akurat na tej ramce też tu widać było znacznie więcej, dłużej czerwiony, silniejsza rodzina, ale pokażemy ramkę obok. Tu już młoda ramka, czerw się wygryza i ona za 2-3 dni będzie niemiód wybierany całościowo, bo już nie ma, nie, przepraszam, tu jest jeszcze czerw otwarty, ta ramka nie pójdzie do wirowania. Czyli po prostu tu już jest droga pokarmowa około 10 cm. Pokażemy trzecią ramkę. Proszę. Tu też jeszcze jest już czerw na wygryzieniu. I jeżeli my wybierzemy miód z tych ram, na które nie będzie czerwiu, to po prostu zaczniemy karmić i nie ma czerwiu. Pszczoły zaczną składać w to miejsce, gdzie jest po prostu czerw wygryzieniu. Tak to mniej więcej wygląda w całej pasiece, którą czeka miodobranie. Miodu późnojesiennego, jakim jest nawłoć w tym rejonie. Za 2-3 dni te czerwiki po prostu będą wybrane. No, im bliżej idziemy brzegu z jednej czy z drugiej strony, to jak widać ramki są coraz więcej zaszczepione. Miodu tutaj jest coraz więcej dla pszczelarza. Dlatego my zostawiamy ten miód, który jest na tych ramkach z czerwiem, po to, żeby w momencie zabrania tych ramek z miodem do wirowania pszczoły uwiązały się na tej części, gdzie jest czerw i ewentualnie weszły do pół nadstawki. To też jest, jak tutaj niektórzy zauważyli, korzystne, bo pszczoły mają się gdzie schować w momencie miodobrania. Nie wychodzą na zewnątrz ula, tylko są pół nadstawce, które jest takim jak gdyby buforem, nie tylko powietrza, ale też i ich miejsca. Także tu są po prostu resztki tego czerwiu, dlatego nie bierzemy jeszcze za parę dni. Ten czerw nie będzie, a jeżeli nawet pszczoły przyniosły i złożyły w nadstawce, to tak wygląda ramka brzegowa, praktycznie cała do miodobrania. Tu akurat dobrze się składa, bo jeden z młodych pszczelarzy, który zakupił 5 rodzin, może pracować tylko i wyłącznie w dni wolne, czyli na niedzielę. Bierze dzisiaj miód ze swoich rodzin. Pokażę, jak to wygląda rodzina, z której został
zostały wzięte ranki do wirowania. Więc tu niedaleko nie iść, to może tu, bo tutaj jest ten tłum, z którego zostały wybrane ranki do wirowania. Z tego ura dzisiaj został wybrany już z tych ramek, na których nie było serwu, ewentualnie po kilka serwisów było już na wyjściu. Te ramki zostaną włożone dopiero wieczorem. Natomiast w tej chwili zostały te ramki, na których był serw. Akurat z tej rodziny 5 ramek zostało wziętych do wirowania, 5 ramek zostały. Nie będę pokazywał, że my siedzą grzecznie. Tu, proszę zobaczyć, pszczoły uwiązują się. No. Ślina, ślina. Pszczoły uwiązały się na kowalce, bo po prostu ramek jest za mały. W tej chwili nie dokładamy. Pokażemy później, jak przystępujemy do pierwszego leczenia pszczół przeciw warozie tą metodą, tymi środkami, które ja stosuję 20 parę lat. Na razie zamykamy to, jak będziemy pokazywać, w jaki sposób to robimy. Otworzymy wtedy pszczoły, strzepniemy i zobaczycie to Państwo. Innego ula nie wiemy, co tutaj jest. Pokażemy, w jaki sposób wybieramy miód, tak jak to było wcześniej pokazane u miodobrania. Tu akurat nie mamy pół nadstawki na górze. Widocznie był brany do odkładu. Był brany rany, z niczym zawodzi. W każdym bądź razie po miodobraniu lipy to było gdzieś na początku sierpnia, nic nie było robione, nic nie było dodawane. Wtedy zaczął ukazywać się lekki pożytek z nawłoci, która zaczęła właśnie kwitnąć. Wtedy robiłem porządek z miodem po lipie. Najtrudniej to jest wyciągnąć pierwszą ramkę, bo to jest wszystko mocno pokitowane. Wyciągamy z brzegu. Staramy się ramkę jasno wypełnić. No tak to wygląda. Spokojnie omiatamy. Jest trochę za dobra pogoda do brania miodu. Im niższa temperatura, tym lepiej się wybiera. Pszczoły są mniej aktywne. I miód jest bardziej wychodzi z komórek zaszczepionych, tak że widzicie, druga ramka jasna, nie jest zaczerwiona. Tam gdzie nie ma czerwiu, to jest nasz miód. Natomiast na tych ramkach proszę. Tu jest 5, 6, 10 czerwików. Z tej strony już nie ma. To niestety też zabierzemy. Tyle czerwików, to się można podarować, bo niektórzy to wydawali serca dostali, jak im to zostawił pszczołą na zimę. Także już mam 3 ramki, tu widzę 4. ramka bez czerwiu. Ładnie czerw wyciągamy. Tu jest ładnie zamieszany pyłkiem. Też ramka bez czerwiu. Młoda ramka. Była w tym roku poddawana, ale po roku czasu to nie ma różnicy.
I to, proszę Państwa, dochodzimy no nie. I tu już proszę jeszcze więc to nie jest ramka nasza. Tu zostawiamy lukę wolną. To jest miejsce, gdzie włożymy po prostu odszczepione, bo nie były ramki zbijane. Ramka ona w przyszłym roku pójdzie do wymiany. Tu włożymy ramkę źle niedobrze zaniesioną bułkę, ewentualnie to, gdzie było tam te 2-3 czerwice. Tu proszę, druga ramka jest czerwień. Trzecia ramka czerwień. No i to na dzień dzisiejszy jest tyle, pozostałe ramki są dla pszczelarza jak na tą porę roku. 7 ramek miodu to jest premia za dobre chyba traktowanie pszczół w sezonie. W sezonie pszczoły nie były traktowane źle, przyniosły to, co przyniosły, nie wiem ile, bo się nie waży. W każdym razie w tej chwili ile weźmiemy, tego trudno mi powiedzieć. Ja nigdy nie ważę miodu, bo mnie to nie interesuje. W tej chwili tak jak tamtą tą rodzinę zostawimy i później będziemy pokazywać, w jaki sposób zrobimy walkę z warotą po miodobraniu. Jak widzicie Państwo, u mnie miodobranie ostatnie jest dosyć późno. To, co tutaj robimy w tej chwili, to jeszcze jest wcześniej, bo jeszcze częściowo będzie można czekać, żeby wszystkie ule nie wybierać, nie przebierać, żeby mniej więcej we wszystkich rodzinach była taka sytuacja jak tutaj, gdzie zostaje 4-3 ramki, ewentualnie 2 nawet do czterwien, żeby były, miały pszczoły się gdzie uwiązać i spokojnie wybrać pszczelników. Ten miód, proszę Państwa, nie jest szkodliwy dla pszczół w okresie zimy, tylko on jest, okazuje się, jednym z najcenniejszych miodów, który pszczelarz może odebrać w naszym tutaj klimacie. Dlatego, że miód na znoci jest najbardziej bakteriobójczy, to jest badań profesora Kędzi, bo zwalcza nawet grożąkostwo złośliwego. Jest to najbardziej zjadliwa bakteria. Aktywność jego bakteriobójcza jest porównywalna, w zasadzie taka sama, jak i miodów nowozelandzkich z manuki. Że nie musimy jechać do Nowej Zelandii, mamy tu pożytki u siebie, mamy tu po prostu miody takie, którymi warto się zainteresować, warto pozyskiwać, warto wyjeżdżać na pożytki. Z innego powodu jest to warto, już nie chodzi o pożytki, żeby nie karmić innych, ale nawóz jest cennym dostawcą pyłku. Wiadomo, że rośliny, które żyją w miejscach, gdzie jest brak pyłku, takie pszczoły nie mają warunków dobrego zimowania i dobrego wiosennego rozwoju. Niczym nie wspomożemy, niczym nie zastąpimy naturalnego białka dla pszczół, jakim jest pył kwiatowy, a szczególnie z tych roślin, które no kwitną jesienią. Wiadomo, że one mają duże wartości lecznicze, gdyż jesienią już jest owadów dużo, jak mawiał pan doktor Serwatka. I wtedy rośliny wydzielają i nektar bardziej cenny, i pyłek po to, żeby zwabić po prostu owady. Jeśli jest dużo, to trzeba wabić czymś, a wabią te rośliny właśnie cennym składem swojego nektaru czy pyłek. To by było.
Pytanie Państwu, w jaki sposób swoje trzody leczę od 23 lat i nie mam problemów żadnych z wybywaniem pszczół, jak to mają inni. Obecnie od 2 czy 3 lat używamy takich pasków. To są paski stosowane na małego żuczka ulowego w Stanach Zjednoczonych. One po prostu zawierają kumafos oparty jest na... No i po co? Bo to ładniej będzie. Nie, panie, no bez... Tak wyglądają te paski. I te paski, żeby odzyskać tych pasków, zawierają kumafos. Tych pasków, żeby odzyskać, trzeba je wyekstrahować, czyli opłukać, wyciągnąć ten kumafos, co jest na tych paskach. W ten sposób, w tym celu po prostu zrobimy te paski, żeby weszły spokojnie, ułożyły się do swoich. Idziemy mniej więcej na takie małe kawałeczki, one się ładnie ułożą, wtedy to zobaczycie Państwo. Później jak będziemy to zachować. W tym celu, żeby dla łatwiejszego matematycznie podziału i rozcieńczenia późniejszego, to tniemy 3 paski, gdyż jeden pasek zawiera około 1200 mg czystego kumafosu. Po wyekstrahowaniu, no, wypłukaniu z tych pasków, będziemy mieć w granicach 3 gramy 200, 3 gramy 500. Tego nigdy nie sprawdzałem dokładnie, ale mniej więcej takie ilości są. Robione było doświadczenie na jednym pasku, że powinno być. Jest to ilość kumafosu, która powinna rozcieńczona 100 ml spirytusu jako rozpuszczalnika powinna wystarczyć na około 100 rodzin jednokrotnego potraktowania. No w tej chwili kończymy 3 pasek i żeby łatwiejszego liczyć. Niewiele zostało tego. Niektórzy mówią, że to trucizna. Ja to robię 20 parę lat. Nie boję się, że to trucizna. Gdyż kumafos rozkłada się na kumarynę, a kumaryna jest zawarta w przyrodzie. Zawarta jest w miodzie lipowym, zawarta jest w miodzie w nostrzyku, a jedynie co to ona wpływa na rzadszą krew, czyni, co przy schorzeniach obecnie jest mniejszym zagrożeniem dla zawału, bo łatwiej po prostu przebiega przez zatory żylne, które są. Mimo to ja miałem zawał, ale to nie w tym razie. Do tego używamy 100 ml spirytusu. Żeby łatwiej wyekstrahować, to robimy to dwukrotnie. Mniej więcej wlewamy 50 ml na około 50, tu się przelało więcej, nie jest tak dokładne. Zamykamy szczelnie spirytus, żeby nam nie podobał. Całość dla lepszego wypłukania. Teraz jak widzicie Państwo, to się ładnie układa spirytusem, są wszystkie te paski opłukiwane. Dla łatwiejszego potrzebna jest nam woda. Proszę tak. Dobra, tak. To jest tak własna łaźnia wodna, o której mówię, że w łaźni wodnej ekstrahujemy. Na polu to robimy. Kuchenka gazowa, prosta, którą każdy ma. Nie musi to być gazowa. I całość stawiamy. Czyli tu w zimnej wodzie, żeby nam nie pękło i powoli ogrzewamy. Wiele osób mnie pyta, do jakiej temperatury. To byli tacy koledzy, którym dawałem termometr. Tam mierzy, można mierzyć, ale termometr wody, a też
temperatura w środku będzie zróżnicowana, bo tu woda, szkło i środek. Wodę najlepiej tak nagrzać do temperatury 60-70 stopni, mniej więcej. Ja czasami mi się tam nawet zagotuje, to też szybko, nic nie szkodzi. Chodzi o to, żeby nie przegrzać tego spirytusu, bo spirytus paruje w temperaturze 78 stopni i on przez nakrętkę nam ucieknie, kiedy stężenie się zwiększy, a wtedy wiadomo, będzie większe stężenie kumaposu. Większe stężenie kumaposu nie szkodzi pszczołom, tylko po prostu mniejszą ilość rodzin później potraktujemy, bo 1 ml później tego rozkładu odmierzamy na 50 ml wody. Traktujemy to jedną rodzinę. Jeżeli będzie nam tutaj zostanie 90 ml spirytusu, no to 90 rodzin krótko potraktujemy. Dla pszczół nie ma to znaczenia większego, gdyż ja robiłem stężenie 8-krotnie większe w celu sprawdzenia, bo mi zarzucano, że to jest to wszystko. Nawet 8-krotne większe stężenie nie wpływało ujemnie na pszczoły. Chyba roza też w większym stopniu się nie oszukiwała, chociażby to na to wpływało. Także nie ma sensu dawać zwiększonego stężenia. Wystarczy to, co się zaleca, około 30 mg na rodzinę pszczoły. Ona jest większa, tym mniejsza, to już jest rzecz do pszczelarza, no bo jeżeli pszczoły obsiadają na 3 czy 4 ramki, no to nie musimy dawać 50 ml, wystarczy powiedzmy 30 ml tego rozkładu. Efekt będzie taki sam. No także proces takiego podgrzewania trwa około 5 minut. Tej wody no nie zagrzejemy ekspresowo, bo tego to można, ale nie ma potrzeby. Ja też sprawdzam temperaturę na rękę, wiadomo, że tam temperaturę 50 stopni, 60 to już troszeczkę czujemy. No i po prostu zmniejszamy grzanie wody, bo widzimy, że już to woda prawie, że zaczyna bąbelkować na dole. Gorąca. Zmniejszamy gaz. Już nim się słoik nagrzeje spirytus, to jakiś czas potrzeba. Gdyby to za szybko nie nagrzeć, żeby nie strzeliło. I po prostu cały czas tak mieszamy. No już to się troszkę gorące. No i później to wszystko, tą pieprz, przelewamy do suchego słoika. Mniej więcej taki wysokości, to jest chyba 230. On jest szczelnie zamknięty, niski, dlatego że nam łatwiej będzie nabierać później z tego strzykawką do rościenia. No i tu mamy już przygotowaną pierwszą część, żeby łatwiej to pokazać. Robimy to w prosty sposób. Mniej więcej tak, jak się siedzi ziemniaki, żeby nie dostała się woda do słoika, to trzeba osuszyć. No najprościej to jest chusteczka bądź pod ręką i robimy to tak, jak się siedzi ziemniaki. Wsuwamy, bo po prostu te paski zostaną zalane jeszcze raz, żeby spirytus nie odparowywał. Nakręcamy, wlewamy drugą część, tam było 50 ml czy 40, to może nie interesuje. Suma summarum widzimy, że opłukują się jeszcze w tej ilości. No i ostrożnie drugi raz dajemy, bo troszeczkę temperatura się obniżyła, żeby nie ten słoik, no bo wtedy troszeczkę straty byśmy mieli. Odzyskanie z wody tego kumaposu jest nieco trudniejsze, no i tej technologii nie pokazuje, bo to już jest pewna trudność. Także lepiej ostrożnie, powoli, nie spieszyć się i zrobić to raz, a dobrze, bo robimy sobie. Ja w ten sposób robię to już x lat.
w zasadzie nie zdarzyła mi się ta przykrość. Drugi raz troszeczkę szybciej. To się nagrzewa, murarze słoik ciepły, paski pocięte, ciepłe, czyli nie wymaga tego dłuższego okresu tam trzymania, no 4 minuty, 5 minut, nie wiem, może ktoś mierzy, ja nie wiem, tylko tak wizualnie, że to już powinno dosyć ciepłe, to już musimy wyłączyć. Zdanie, woda jest gorąca, na tyle jest, trzyma ciepła. Uważamy, że to już jest dobrze wypłukane, czyli wyekstrahowane. To, co żeśmy mieli odzyskać, to jest odzyskane. Przeszło po prostu z tych pasków do spirytusu, tego naszego rozpuszczalnika, bardzo popularnego. Każdy może go dostać bez żadnego problemu. I to zlewamy również do tego samego słoika, czyli to, co było wyekstrahowane z tych pasków trzech, wszystko się znajdzie w tym spirytusie wyekstrahowanym, w tym roztworze. No i to są paski, które w zasadzie do niczego się nie nadają. Ja próbowałem jeszcze raz to zalać spirytusem, ekstrahować, zlać i dać spirytus do odparowania. Tak minimalny ślad zostaje tego, że to nie ma co się bawić. Jeżeli ktoś by chciał się bawić, to może to zalać sadką spirytusu, niby wyekstrahować i przelać to do nowy, czyli dzielić. Raz 50 i drugi raz, także to już wtedy trzeci raz wyekstrahowane, tam śladu nie ma, tego kumawusu. Bo w tych warunkach, to się ekstrahuje, to w zasadzie kumafus się bardzo dobrze rozpuści. I teraz, proszę Państwa, widzimy, to jest po prostu w roztworze, czyli mieszaninę najłatwiej jednorodną zrobić, bo wszystko jest wymieszane. Po jakimś czasie zobaczycie, co się stanie. Ja już mogę dzisiaj powiedzieć, to będzie wyglądać tak jak serek homogenizowany, jeśli to się dobrze ostudzi. Ale do każdego potraktowania rodzin pszczelich, zrobieniem tej mikstury, do uli, to nam potrzebny jest taki roztwór płynny, jednorodny, żeby można było odmierzyć 1 ml na 50 ml wody i potraktować rodzinę. Także my w tej chwili mamy rodzinny roztwór jednorodny, bo wszystko widzimy jest płynne, możemy wstawić do ciepłej wody, żeby to powiedzmy jakieś tam ewentualnie mogą drobne kryształki postawiać, czyli w tej temperaturze woda jest ciepła. No i teraz po prostu pokażemy, co robimy dalej, jak z tym pójdziemy. No więc dla tych, kto chcą mierzyć temperaturę, to proponuję taki termometr metalowy. On kosztuje 37 zł, także to nie jest drogo. Mierzy od temperatury bodajże minus 50 do 400 stopni. Ja go używam raczej do klarowania wosku, czy do robienia wylewek przy produkcji węzła. Natomiast do tego nie stosuję. Jakby ktoś chciał, to może. Teraz pokażemy, jak przygotowujemy miksturę, którą pójdziemy od razu do ciepła. Tu jest woda. Woda ta jest ciepła, bo dokładnie ile stopni ma w tej chwili, to możemy zmierzyć. Tak to jest też, powiedzmy, no rzecz niewiele ważna. Temperatura tej wody powinna być około 40 stopni. No, tu w tej chwili pokazuje nam 41, 43, może jeszcze trochę więcej. Starsza temperatura najpierw. Czyli to, jak widzimy, jest płynne. I tu, powiedzmy, mamy butelkę po peryzynie. To jest dozownik oryginalny, no, który się już nie jeden zużył w pasiece, wygląda mniej więcej. I teraz mamy działkę 150 ml, czyli pójdziemy potraktować 6 rodzin, czyli musimy wlać 300 ml wody. Ta woda jest ciepła, w tej wodzie żeśmy rozpuszczali, ekstrahowali kumafus. Ona ma około 40 stopni.
50 to wystarczy na prześrod. Do odmierzania używamy ściekawki, tu akurat mam ściekawkę na 5 mililitrów, bo inne byśmy się zapodziały, ale odmierzymy po prostu 6 mililitrów. Tego ekstraktu to już 5 mililitrów. Jeden daje 6 i wtedy, tak jak mówiłem, 1 mililitr na 50 mililitrów. Trudno to w tej chwili widać, bo to tylko jest biała, to się robi taka zawiesina, żeby zrobić tą emulsję, o której mówiłem. No to jest pomieszać, w ten sposób się robi emulsję, po prostu zręczna. Rozumiem, zamykamy i idziemy do kuli. Poprzez naciśnięcie przepompowujemy już tą mieszaninę gotową do dolewania do zbiornika. Do zbiornika, który jest nieduże, tego nie widać. Nie jest w tej chwili poprzez naciśnięcie, bo to 50 mililitrów. To jest daszka na jedną rodzinę. Ta rodzina wybrana była już wybierany. Tak jak mówiłem poprzednio, pszczoły są uwiązane do powału. Ja to pokażę. Jedno. Niewiele, ale się uwiązuje. Strzepujemy je. Polewamy praktycznie po pszczołach. Z jednej strony, z drugiej. Polewamy w uliczkach. Jaka temperatura tego płynu? No, około 40 stopni. Nie większa, bo miała tam przecież 40. A ważne jest, żeby lać we wszystkie uliczki, czy obojętnie w które miejsce? W tej chwili to widzimy, że jest tylko 4 są uliczki. Pszczoły weszły do cały zabieg. Także mamy zrobiony zabieg w tej. Teraz idziemy do następnego. Też rany są wybierane poprzez naciśnięcie. Mówił pan, że ten zabieg przeprowadzamy w okresie bezpożytkowym. Z czym to jest spowodowane? Zabiegi tego typu środkami systemicznymi przeprowadzamy, jak jest okres bezpożytkowy, dlatego że pszczoły pożyczkiem, czyli z nektarem, pobierając ten lek, odłożą go w plantach, tam gdzie jest miód, na dłużej, a nie skonsumują tak jak to jest. Polejemy, proszę Państwa, rodziny całe, czy w uliczkach, czy parę uliczek, to nie ma znaczenia. Te 50 ml będzie pozostało polane po pszczołach, z jednej strony, z drugiej, to niewiele, dlatego że pszczoły, odparowując tą wodę, tego nie można dosładzać, odparowują tą wodę, podając jedna pszczoła drugiej. Poza tym wiemy, że więź w rodzinie pszczelnej polega na zasadzie wzajemnego karmienia. Jeżeli nawet są pszczoły, które nie zryzywały, to one w niedługim czasie, to nauka stwierdziła, dają żółtek węgla kilku pszczołom, po kilku po prostu minutach miała to cała rodzina. To w zasadzie wzajemnego karmienia jest ta substancja po prostu przedostaje się do pozostałych. Teraz idziemy następne rodziny. Gdzieś tutaj wybierana chyba tam dalej moja. Na gminie cały zabieg trwa do środka. Minutę. Przy tego typu ula. Powałkowy.
jeżeli tutaj pierwszy raz robimy, ten zabieg jest robiony pierwszy w tym roku. Dlatego to jest ostatnie nasze rozebranie. Przed karmieniem, w tej chwili już nie ma pożytku jako takiego, że tam coś przynoszą, to co przynoszą, to są minimalne ilości. Tym pszczołom ramki dopiero zostaną po jakimś czasie. Uzupełnienie ich, tyle co na zimę ramek powinny mieć. Wtedy już będą karmione na zimę oczywiście syropem. Syropem, który ja stosuję w różnych składach od 10 lat. Którego mi tego. Tu laliśmy. To wszystko powycinało. Także według mnie syropy, którymi karmimy pszczoły na zimę, powinny zawierać jak najwięcej suchej masy, czyli około 80%. Skład dla mnie jest mały. No to widzimy, że pszczół jest więcej, bo uwiązanych, bo zostały tylko 3 ramki. I to szczepujemy, polewamy pszczoły. Tyle dole, tyle bólu. One wody nie tolerują. Zobaczymy jeszcze jutro. Już zobaczymy, czy ewentualnie dzisiaj wieczorem efekt tych rodzinach, które były polewane na dole. Są szufladki, gdzie ewentualnie zależy wyglądało. No to jest. Tak wygląda to wyekstrahowany trzech pasków kumafos w spirytusie. Jak skrystalizowało, to wygląda tak jak szereg homogenizowany. Przed następnym użyciem należy to poddać w wodzie ciepłej do takiego stanu, żeby to się rozpuściło i było tak jak przedtem, zaraz po ekstrakcji. Po to, żeby można było spokojnie odmierzyć i rozcieńczyć w tej ciepłej wodzie około 40-45 stopni i polewać po prostu pszczoły. Po czasie paru godzin sprawdzimy, ile się mogło osypać marozu. Pamiętacie, tu była po prostu rodzina polewana. Dla przypomnienia pokażemy. To jest ta sama rodzina, która była polana na sporem kumafosu. I teraz sprawdzanie. W każdej rodzinie możemy sprawdzić. Najlepiej sprawdzać, jeżeli dzisiaj zrobimy zabieg, następnego dnia, wtedy większa ilość zarówno się osypie. Tu mamy szufladkę, to prawda nie oddzieloną siatką dynicy i pszczoły są, ale jeżeli waroza się osypała, ta waroza już jest niegroźna. Ona na pszczołę nam w żadnym wypadku nie jest w stanie wejść. Ta pszczoła ma porażony system nerwowy. Żeby nam pszczoły nie wychodziły, wtedy to zamkniemy, wypędzimy pszczoły, będziemy szukać, pszczoły odlecą na spokojnie, a warozę spędzimy w jeden miejsce. Żeby dokładnie sprawdzić, niestety ja muszę nałożyć okulary, raz wiek, dwa, po prostu i tu jest znikoma ilość. Po roku czasu może obiektywnie ktoś przyjdzie, kto ma lepsze oczy, policzy, bo widzę, że waroza jest. Zresztą trudno, żeby było, gdyby nie było. Tutaj jest więcej, tu jest 2, 3, 4, 5, 6. Dla dokładniejszego policzenia to robimy to w ten sposób. Spędzamy w jeden róg. Nawet
możemy delikatnie wnieść. Możemy wnieść, czyli praktycznie to, co zostało nie mam akurat żadnej kartki, ale czego się nie robi dla nauki. Dla nauki, no tego szkoda, ale inną rzecz wyciągniemy, przepustkę do lasu. No, może być przepustka do lasu, rozłożyć po drugiej stronie, mocno, tak. I po prostu na białej kartce najlepiej widać, ile można to policzyć. Wielkość jest rzędu 20-30, no to można dokładnie policzyć i podać. Po roku czasu, po takich dwóch, trzech zabiegach, dzisiaj mamy 11 września, tyle się posypało. Być może tam jest więcej, bo ten preparat działa na te warozy, które będą dopiero wychodziły w czerwcu. Działa co najmniej 2 tygodnie, później już troszeczkę słabiej, do 3 tygodni, ale ta ilość na dzień dobry to jest taka ilość, że gdyby tej rodzinie nic nie robić, ta rodzina by przezimowała, bo to jest gdzieś rzędu 20. Inni pszczelarze mówili, że mają 40, to już jest większe porażenie, bo w czasie to będzie więcej. Także tym sposobem leczone pszczoły tak późno, spokojnie przeżywają zimę, wiosnę, bez żadnych, że tak to nie. Jeżeli idzie o to, ile razy robimy ten zabieg? Około 20. Około 20. Ja to na pewno, no tak jak powiedziałem, to będziemy tutaj robić na pewno jeszcze raz, po zakończonym karmieniu, a trzeci raz to się okaże. Jeżeli powiedzmy rok będzie, jesień będzie ładna, pszczoły będą chodziły w listopadzie, nawet czy to w październiku, będą mogły nanosić warozę w pasie, które są porażone, będzie tak zwane porażenie wtórne, to musimy zrobić trzeci raz w miesiącu, koniec października, ewentualnie początek listopada, tuż przed zapowiadanym ochłodzeniem, czyli zimą, może to nawet być połowa listopada. Dlaczego to robimy tak późno? Bo nie zachodzi potrzeba, to było widać. Spokojnie odbieramy miód późno jesienny. Czy my ten miód wybierzemy jeszcze za 2 tygodnie, to nic nie zmieni nam sytuacji w ulu, bo ta waroza niewiele się namnoży, chociaż powiedzmy sobie szczerze, że za 2 tygodnie z tych 20 rodzin mogłoby się osypać 80. To na taką ilość pszczół to nie jest jeszcze tak dużo. Niektórzy pszczelarze meldują mi, że mają bardzo dużo czerw. Jak widzieliście Państwo, ja tutaj mam czerw na 3 ramkach. Czyli mało, w pozostałych ulach podobnie jest. Jest to oznaką tego, że rodziny szykują się do zimy i nie bronią się przed zwiększaniem pokolenia, czyli nie rozczerwiają się matki przed zimą. To, co w innych pasiekach się dzieje, że mają na 8 ramkach czerw. W ten sposób właśnie rodziny porażone warozą bronią się przed zagładą. Także to jest jedna z objaw, to, że waroza jest. Poza tym występujące do tej pory w użyciu preparaty warozy, takie jak Apiwarol, który już 30 lat króluje, według mnie, co podają podręczniki niemieckie, amitraza rozkłada się na substancje repelentne, czyli odstraszające pszczoły od danego miejsca, w którym przebywają, czyli tu w tym wypadku ula, i dwie substancje rakotwórcze. Pierwszą z nich to jest taka formaldehyd, który wiemy do czego służy, denaturuje białko, dezynfekuje dobrze wszelkiego rodzaju grzyby, zarodniki grzybów, no i też nie wytrzymują bakterii, czyli gniazdo jałowiek. W ostatnim bodajże, przepraszam, przedostatnim, lipcowym opisany jest Biowar 500. No dla mnie z
twarzy, że tak powiem, wiele niepewności zastosowanie jego, to zresztą autor bodajże pan doktor Marek Chmielewski pisze o nim, że no nie ma danych, jak się będą rodziny zachowywały. Nie chciałbym straszyć, nie chciałbym mówić o swoich przypuszczeniach, dlatego nie wiem, czy ktokolwiek robił jakiekolwiek obserwacje przy zastosowaniu biowaru 500, ale rzetelnie. Bo to wszystko, co się mówi, że się waroza sypnie, to tak samo sypała się przy kwasach, czy to mrówkowym, czy stawiowym, o którym dużo mówiono, że jest bardzo korzystny, ale jak się okazało w ostateczności, jest bardzo toksyczny dla pszczół, czego nikt nie sprawdził w bardzo prosty sposób. Tu, na tej pasiece, na prośbę pana nieżyjącego już Kolasińskiego, sprawdziliśmy jeden ulu dokładnie według techniki, według technologii bardzo prostej, której każdy może sobie zrobić. Rodzina była potraktowana czym? Kwasem szczawiowym. No, tam się znajdował kwas szczawiowy, propagowany tym leku cudownym, który był sprzedawany przez pana Kolasińskiego. Jak się on nazywa? Biwital. Biwital, tak, właśnie, Biwital. Od pana Kolasińskiego dostałem Biwital. Dostałem nawet na pamiątkę dłutą. I tu na tej pasiece zważyliśmy w obecności kolegi Tomka Strojnego i Maćka Chowica, który zachwycał się w pierwszym momencie. Zważyliśmy dwa ule. Jeden ul był polany właśnie kumafosem. Drugi ul był polany Biwitalem. W tym samym czasie, w tym samych takich samych warunkach i rodzina. I obie rodziny były zważone po zastosowaniu zabiegu. Tam, gdzie był stosowany kumafos, waga utrzymała się taka jak przed stosowaniem kumafosu, takiego zabiegu, jak żeśmy tu zrobili dzisiaj, a po zabiegu Biwitalem brakowało nam 30 deko. Czyli po prostu przez dobę czasu ubyło z ula 30 deko. Rodzina ważyła kilo, 1,5 kg. To proszę zauważyć, 30 deko to jaki to jest procent. Następnie za tydzień czasu polane były drugi raz Biwitalem, tak jak instrukcja mówiła. Zjawisko się to powtórzyło. Czyli ubyło nam już 60 deko pszczół. Po tygodniu, bo było zalecane 3 razy polewanie, zjawisko powtórzyło się, znowu 30 deko. Czyli po 3 polaniach ubyło nam 90 deko pszczół. Po każdym polaniu następnego dnia brakowało 30 deko. Na tej podstawie, któryśmy pokazali wyniki zdjęcia 20 grudnia 2008 roku na spotkaniu z pszczelarzami, we Wrocławiu, w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, na którym była pani profesor Grażyna Topolska, był profesor Soroka z Politechniki Wrocławskiej i byli jeszcze inni pracownicy naukowi, był również profesor Piotrek Nowakowski z Uniwersytetu Przyrodniczego. Nasze badania potwierdziły się z tymi badaniami obserwacji prowadzonymi przez profesora Nowakowskiego. On w swoich sprawozdaniach pisze, że do zimowli po stosowaniu Biwitalu, czyli kwasu stawiowego, krótko mówiąc, rodziny do zimowli szły średnio mając 6,5 tysiąca rodzin, czyli ważyli około 65 deko. Także proszę Państwa, po naszym zastosowaniu tego Biwitalu trzykrotnym zostało również z 1,5 kg pszczół, zostało 60 deko pszczół w ulu. Ta rodzina na wiosnę była obserwowana, była ważona i całe lato, praktycznie całe lato, bo kwiecień, maj, czerwiec dla mnie to jest całe lato, rodzina się źle rozwijała. Musiałem wymienić matkę. Praktycznie ta rodzina już nie doszła w pełni do produkcji towarowej, została przeznaczona do hodowli
matek, no i później wymieniona zasiedlenie ulików weselnych i się dopiero to wszystko, pokolenie po głowie ramki wymieniło, dopiero rodzina zaczęła trwać. Dlatego, że środowisko, w którym był stosowany biwital, czyli kwas trawiowy, zostało znacznie zmienione, osłabione. Dokładnie tutaj trudno mi powiedzieć, chociaż można się domyślać, jakie tam zmiany niekorzystne zachodziły. Nasze doświadczenie nigdy nie zostało pokazane publicznie, chociaż byli przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego, bodajże z sekretarzem Związku, lekarzem weterynarii Piotrkiem Czajkowskim, byli inni przedstawiciele władz związkowych. Uszło to jakoś mimochodem i dalej ten kwas trawiowy jest propagowany jako dobry lek. W każdym razie, ja to mówię, publicznie to się nie zważyli. Nikomu nie zabraniam, nikomu nie mówię, tylko jeżeli ktoś chce się przekonać, niech zważy ulgę przed zastosowaniem i po zastosowaniu. Jeżeli się chce sprawdzić, jakiś lek, jak on działa, proszę zrobić to samo. Ja miałbym, że tak powiem, wielką prośbę do osób, które bawią się zwalczaniem wywarowym, już nie biwitalem, a biowarem 500, też jest metoda porównania. Jeżeli ktoś ma możliwości przezważenia przed zastosowaniem i pod koniec, ile tych pszczół nam ubędzie. Bo moje obawy są bardzo duże, gdyż w dwóch paskach jest 1 gram amitrazy. Amitraza, jak wiemy, została wycofana ze środków ochrony roślin. Moje pytanie, które postawiłem na konferencji pszczelarskiej w Puławach 2 lata, czeka na odpowiedź. Dlaczego dalej jest stosowana w rodzinach pszczeli, tam gdzie jest produkowana żywność, a wiadomo, że te substancje rozkładają się na te substancje, które mówiłem. I repelentne, które są niekorzystne dla pszczół, i rakotwórcze, które no, nie daj Bóg, przedostaną się do produktu pszczelego. Pytanie to stawiam publicznie. Jeżeli ktoś usłyszy, niech pyta innych, bo po prostu może już nie ja, ale inni chcieliby wiedzieć. Tyle na temat leku. A wracając do kumafosu, czy wchodzi on w jakieś reakcje z miodem czy z woskiem? Jeżeli idzie o kumafos, mam po prostu badanie miodu na zawartość kumafosu. Jak wiemy, kumafos ma MRL, czyli to międzynarodowe uznanie, ile powinno, może go być w produktach pszczelich. Norma wskazuje o 100 mikrogramach na kilogram produktu. W moich miodach, które dawałem do pana doktora Wallnera ze Stuttgartu, jest 12,5 mikrograma. Mikrograma, nie miligrama, tylko mikrograma na kilogram. Przy dopuszczalnym 100 mikrogramów. Czyli 11-12%. I pan doktor Wallner napisał poprzez Instytut, przez Wolny Uniwersytet w Berlinie, że ten kumafos, który zajmuje się w moim miodzie, pochodzi od łusek wosku. Dlaczego? Dlatego, że mój miód jest bardzo zazwyczaj gęsty. Ja siedzę wtedy przez rzadkie sito. Odsklepianie widelcem dużo ziarenek wosku przedostaje się do miodu, no a później, mimo że zbierany jest częściowo z wierzchu, zawsze jakieś odrobinki w miodzie pozostają w wosku. I z tego powodu mój miód zawiera tyle mikrogramów kumafosu w miodzie. Ale to jest taka ilość, która, daj Boże, no, żeby wszyscy mieli tyle tych soków. Poza tym, kumafos nie jest w zestawie środków chemicznych, które są kancerogenne. Kumafos rozkłada się w organizmach zwierzęcych na kumarynę, która występuje w miodzie z nostrzyku. Kumaryna występuje w miodzie z lipy. Kumaryna wpływa na rozrzedzenie krwi, co uważam, że w wielu wypadkach jest korzystne, chociażby dla tych osób przedzawałowych. Tak jak ja, być może dlatego zawał przeszedłem bardzo łatwo, bo zeszedłem sam do przychodni, na EKG stwierdzono, że mam zawał. Także nie wymagało jakiejś tam reanimacji.
poza tym, co jest. Kumafos w Stanach Zjednoczonych jest stosowany w wielu wypadkach. Do odstawiania kur, wielkich ferm zwierzęcych. My nawet tego nie wiemy, ale żywność amerykańska, która sprowadzana być może zawiera. Chociaż pan doktor Hurny w latach 50. robił pracę doktorską na temat właśnie kumafosu, działania w kurnikach amerykańskich. Także to też mieliśmy te informacje od niego i nie przedostaje się do żadnych tkanek mięśniowych organizmów zwierzęcych. No ja jeśli idzie o mnie, to mogę powiedzieć, że tym preparatem robię zabiegi już lat 23. Nie wiem, co to znaczy spadki rodzin pszczelich. Nie wiem, co to znaczy CCD. To chyba to, że nadmiar pszczół. Bo w pewnym momencie miałem 160, ale po prostu wiek i brak sił nie pozwala. Poza tym poprzez hodowlę własnych matek weszliśmy do wydajności, które dla niektórych pszczelarzy wydają się no, nienormalne. Bo tu na tym miejscu, gdzie stoimy, do tej pory rodzina, która na wadę stoi, dała 82 kg zula. Inni koledzy mówią, że to jest normalne, bo 8 km ode mnie też kolega wziął ponad 80, no średnio ma mniejszą pasiekę. Kolega, który w górach stoi, no to mówił, u niego średnia wyszła 100 kg. Parę uli na tych matkach, no, tak powiem, modyfikowanych, ale tutaj własnym sumptem, w sensie tym, ja tu mówię, po ciężkiej chemii, którą tu przeszły ciężką chemię, bo tak się nazywamy, moją pasiekę podały po 150 kg, nie wszystkie, ale były takie rodziny. Także no, ci koledzy, co przeszli na gospodarkę, na leczenie tym systemem, no to w tym roku chyba nie narzekały i na spadki jakieś, czy na brak miodu, wręcz przeciwnie, no wolałbym, żeby się oni wypowiadali, a nie ja z wami. Ja tu jeszcze, proszę Państwa, mam drugi, tak powiem, preparat. Proszę Państwa, jeśli idzie o zakarmianie zimowe, to jak na pewno część pszczelarzy wie, to ja od 2000 roku nie używam swojej pasiece cukru, tylko używam syrop glukozowo-fruktozowy, taka jest właściwa ich nazwa, nie inwerty, bo inwerty jest po prostu, to są cukry, które otrzymuje syropy, które się otrzymuje zazwyczaj z wielocukrów, tak jak powiedzmy z sacharowych cukrów, ewentualnie z cukru trzcinowego. Jeżeli idzie o syropy glukozowo-fruktozowe, to w tej chwili w głównej mierze otrzymuje się z pszenicy bądź kukurydzy. Jeżeli idzie o Polskę, to uzyskujemy tylko i wyłącznie z pszenicy, która jest kontraktowana w rejonie zakładu, który to produkuje, bo jak Państwo wiecie, w rejonie Wrocławia zostały też zlikwidowane cukrownie i w miejsce tych plantacji buracanych weszli plantatorzy pszenicy, którzy podpisują umowę z producentem amerykańskim Cargillem i ta pszenica na pewno nie jest modyfikowana genetycznie to, co jest powiedzmy z kukurydzą. Łatwo badane są produkty ze zboża z pszenicy na właśnie te zmiany genetyczne, bo ich produkty są kontrolowane przez Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Żywienia, skład chemiczny, w ogóle to, co mają. Utrzymują w stałym kontakcie, stały kontakt z tym laboratorium. Nie opłaca się im swojego, że tak powiem, robić laboratorium. Jeśli idzie o syropy z pszenicy sprowadzane, przepraszam, syropy z kukurydzy sprowadzane z zagranicy, mimo że są po prostu rzekomo za testem, którego ja nie widziałem i nie wiem, jakie laboratorium to wydaje, że nie jest po prostu pochodzenia z kukurydzy modyfikowanej genetycznie. Tak jak to powiedział minister rolnictwa, pan Sawicki na jednym spotkaniu w ministerstwie, na jakiej zasadzie można powiedzieć, mają skład cukru,
glukozy, fruktozy czy maltozy, że ten syrop pochodzi z kukurydzy niemodyfikowanej genetycznie czy modyfikowanej. Przecież glukoza ma swój wzór chemiczny, węgiel, wodór, tlen i nie rozróżnimy, czy to pochodzi z rośliny genetycznie modyfikowanej, czy nie. Tu się dużo szumu robi na temat GMO, a się nie rozumie, na czym polega genetyczna modyfikacja danej rośliny. To dotyczy po prostu składu tych elementów, które nie wchodzą w skład cukru. Takie elementy występują w każdej roślinie i każda roślina ma swoisty skład. Tu chodzi o te flawonoidy, które są zawarte w sokach roślin, w nasionach. Flawonoidy są to substancje chemiczne, wytwarzane, syntetyzowane przez daną roślinę w celu samoleczenia się i zabezpieczania przed szkodnikami, które je atakują. Tak na przykład niektóre warzywa, buraczek ćwikłowy. W nim zawarty jest kwas szczawiowy. To oficjalnie się podaje, że w buraczku jest tyle i tyle kwasu szczawiowego. Buraki ćwikłowe są atakowane od młodych, bo tak powiem, młode sadomki poprzez mszyca. Mszyca nakłuwają sok z buraczka, pada, bo tam jest kwas szczawiowy. Czyli po prostu to jest samoobrona rośliny przed tymi szkodnikami. Czy ktoś widział pasożyty na rabarbarze? Chyba nie. Niektórzy dawali liście rabarbaru i łodygę kurom na wiosnę, żeby miały witaminy. Okazało się, że kury niosły jaja bez łup. Dlaczego? No to ktoś się na nachyli, to po prostu wie, że kwas szczawiowy wyłapuje jony wapna i ta kura była odwapniona, a przecież łupa jaja to jest wapno. I kura niosła jaja bez łupy. Dlatego często gęsto, jeżeli ktoś pamięta życie na wsi, kury z wiosny chodziły i dziobały chałupy, które były bielone wapnem. Tuk, tuk robili. I tak samo ptaki niektóre, w celu właśnie wapna. Kwas szczawiowy, to co mówiłem tam w ulach, ostatnio się mówi, że no, brak wapna w organizmie, wiemy do czego prowadzi. W organizmie pszczoły też wapno w nadmiarze, i to wiemy do czego prowadzi, ale pewien układ, że tak powiem, równowagi powinien być. Jeżeli się daje kwas szczawiowy pszczoły, to też wiąże wapno w nierozpuszczalny praktycznie kamień szczawia wapno. To już jest wiadomo, nie będę strony chemicznej szeroko rozpatrywał. Jeżeli idzie o sprawy te genetycznie modyfikowane, wiadomo, że każda roślina zmienia, że tak powiem, w czasie swoje, że tak powiem, odporności na choroby. Powodowane jest to atakowaniem przez dane choroby czy szkodniki i roślina wytwarza jak gdyby pewnego rodzaju samoobronę. I to trwa w czasie. Natomiast zmiany genetyczne, jeżeli biolodzy i chemicy wiedzą, jaki związek ma powstać, to on jest ten proces przyspieszania danej rośliny, robienia takiego zdarzenia, żeby roślina sama syntezowała ten związek, który atakuje czy dana choroba, czy dane szkodniki. Jak to wpływa na zdrowie organizmu zwierzęcy, to powinni się zająć chemicy, biolodzy, a nie propagandziści takiego czy innego, powiedzmy, zdarzenia. Bo według mnie dużo krzyku się robi, nie znając tematu do głębi. Ja na przykład znając trochę chemii, to bym zapytał takich, powiedzcie, co tam złego widzicie w tym GMO? Jaki związek? Bo mnie tu osądzano, że kwasy nie szkodzą nikomu, pszczołom. A ja mówiłem, że szkodzą. To sami wszyscy wiedzieli, że kwasy organiczne denaturują białko. Jeżeli denaturują białko, no to czy to powiedzmy w ulu, w środowisku ula, czy w szczurze, u człowieka, to w jakiś sposób jest
szkodliwe. Wiem z zawodu, bo sam to przeżywałem, że oparzenia chemiczne, wewnętrzne są groźniejsze, aniżeli powiedzmy opalenie skóry czy coś, bo to łatwiej jest, bo na zewnątrz leczyć, aniżeli nie. Także tu na ten temat to jest duże pole do dyskusji. Tu miał rację, niezależnie od opcji politycznych, pan minister, że powinni się wypowiedzieć niezależny świat nauk, niezależny, ale znający się na rzecz procesu tych, które się powiedzmy wprowadza, jaki związek się zmienia i jak ten związek może reagować powiedzmy na wiek. Dzisiaj ci, co tyle krzyczą o zmianach, jeżdżą samochodami, korzystają z wielu innych dobrodziejstw, a przecież wiadomo, że spaliny, że promieniowania takie czy inne, urządzenia mikrofalówki, wpływają na środowisko takie czy inne, nawet organizmu, w jakiś sposób nie korzysta. O tym wiadomo, ale korzystają, bo to są dobrodziejstwa techniczne. Dlaczego mają inni nie korzystać z tych dobrodziejstw, jeżeli to nie szkodzi? Wiele. Jedni, że szkodzi, drudzy, że nie szkodzi. Się robi ludziom wodę z mózgu, szczególnie w dziedzinie pszczelarskiej. Chociażby mówi się o zanieczyszczeniu środowiska, ale nie mówi się i nie wolno powiedzieć, wskazać, co jest główną przyczyną zmiany środowiska. Węzeł, o której przecież, no wiadomo, pszczelarze tylko widzą zjawiska rzeczkowe, wyrzucają, nabudowują, ewentualnie nie wykluwają się. I tu się nie mówi, że to jest zanieczyszczone środowisko ula. Już bardziej nie można zanieczyścić, zanieczyszczając niewłaściwą wodę. A o tym wiadomo. Ale niestety nie można tego publicznie powiedzieć, kto i co, w jaki sposób, czym robi, chociaż wszyscy wiedzą. Także co do tego, to... A na temat cukru, co masz, pan powiedzieć? Jest to szkodliwe dla pszczół, czy nie? Jeżeli idzie o skład cukru, sam skład cukru. Ja tu na przestrzeni tych 10 lat miałem różne składy. Ale zastosowałem skrajnie niekorzystne z jednej strony i z drugiej strony też skrajnie niekorzystne. I okazało się, że to, co się mówi, że to powinno być bardzo dobre, to się okazało skrajnie niekorzystne. Dlatego mówię, że z jednej i z drugiej strony skrajnie niekorzystne. Takim cukrem to jest fruktoza. Niestety, ale fruktoza. Bo zrobiłem takie doświadczenie, że zazimowałem czystą fruktozę. Okazuje się, że czysta fruktoza tak chłonie wodę, że pszczoły ledwo przezimowały, a były silne. Na 9 ramkach, na wiosnę ledwo wylądowały na 3 ramkach. Dlaczego? Fruktoza chłonie wodę. W miodzie to samo. Nikt nie wie, może wie, ale nie mówi się o tym, w jakich warunkach fruktoza będzie wodę oddawać, a w jakich fruktoza chłonie. Syrop, który daliśmy pszczołom, normalnie był lekko słodzoną cieczą. Tak fruktoza naciągnęła wodę. Robiliśmy tutaj eksperyment w inkubatorze. Ten skład, co zalecany był z panią docentą Mielecką, Konopacką, 1,5 do 1. 1,5 grama fruktozy czystej w kryształkach odważonej na wadze analitycznej, 1 gram glukozy czystej odważonej, wymieszane kryształki w szkiełku, dane do inkubatora, gdzie wilgotność była około 20%, temperatura 21. Po 2 tygodniach zniknęły kryształki, zmierzony skład cukru refraktometrem wynosił poniżej 55%. Nikt wody nie dodawał. Tak fruktoza schłonęła wodę. I teraz proszę sobie to dać sytuację do ula, gdzie proponowano karmić tym składem. To okazałoby się, że ten syrop, którym żeśmy zakarmili pszczoły, w ulu jest mniej więcej wilgotność około 80%, chłonąłby wodę, pszczoły by nie były w stanie odparować to, co się stało w tych rodzinach, gdzie dałem czystą fruktozę. Syrop zamiast być zagęszczony, rozcieńczał się, czyli stawał się mało energetyczny, pszczoły pracowały, spracowały się, ul był ciągle mocny, bo wilgoć chłonęła. Natomiast z
skrajnie w drugim kierunku zostały zakarmione rodziny czystą glukozą. I okazało się, co? Po zakarmieniu pobrane były próbki i pszczoły z czystej glukozy, 100-procentowej, przerobiły sobie 21% glukozy na fruktozę. Też to szybko skrystalizowało, nie za dużo, ale to skrystalizowało, było 21% fruktozy. Te 21% fruktozy, które było w tym syropie, już przerobionym przez pszczoły z glukozy, okazało się, że to wystarczyło na tyle, że ta fruktoza chłonęła tyle wody, że rozcieńczała w tej temperaturze już zbliżonej do kłębu pszczół tego wiosennego do 20 stopni, 25 stopni, że się stawało konsumowalne, rozpuszczało się i było konsumowalne przez pszczoły. Natomiast stwierdzono, że tam, gdzie jest skrystalizowane, oczywiście poza siedzeniem pszczołem, że to jest złe, to nie jest niedobre. Podobnie inne syropy krystalizowały w ulach, ale nigdy tam, jak ktoś oglądał, gdzie pszczoły ogrzewały, nie było to skrystalizowane, nieco wyżej, tam gdzie temperatura wyższa, to było tak jak serek homogenizowany, czyli przygotowane. I to nie fermentowane. Ja w kilku miejscach powiedziałem, to całe szczęście i lepiej, że to krystalizuje, aniżeli fermentuje, bo w wypadku rozcieńczania będzie to fermentowało, a sfermentowany pokarm chyba jest mniej korzystny dla pszczół, aniżeli skrystalizowany, jeżeli są w stanie donieść wodę. Dlatego po prostu ten skład proponowany pokarmu jest niewłaściwy według mnie, a to dlatego porównywany do składu miodu akacjowego. Musimy pamiętać o jednym. Akacja kwitnie w okresie najcieplejszego lata, czerwiec. Czyli temperatury są 25-24 stopnie, duża wilgotność, bo to są te okresy burzowe. Dlaczego pszczoły przerabiają wtedy tą sacharozę? Bo nektar akacji to jest czysta sacharoza. Tak wysoki procent fruktozy, gdzie ten stosunek jest 1,5 do 1. To jest bardzo proste. Bo pszczoły są mądrzejsze od tych, co to mówią o składzie, żeby nie nosić wody, bo jest gorąco, woda jest najlepszym medium, to łatwiej im enzymatycznie zepimeryzować glukozę na fruktozie, a fruktoza chłonie wodę. Zamiast odparowywać, to ona chłonie. Dlatego często gęsto miody akacjowe pszczelarzom fermentują, jeżeli wybierają w niewłaściwym czasie miod. Dlatego ja mówię zawsze, że najkorzystniejszym okresem do wybierania miodów letnich jest jest pogoda deszczowa, ewentualnie obniżenie temperatury. Wtedy pszczoły momentalnie odparowują wodę z miodu i wtedy miód zawsze ma poniżej 20%. Natomiast jeżeli miód wybieramy, jak jest upał, musimy się liczyć z tym, że nawet miód zasklepiony będzie miał nieco powyżej 20% wody. To samo, proszę Państwa, dzieje się z miodami późnojesiennymi. Z miodami w nadstawkach, w nawłoci, czy w nadstawkach, jak niektórzy jeżdżą, na wrzosy. Ewentualnie z miodami, które były odparowane, zasklepione i znajdują się w ulu poza gniazdem pszczół. Dlaczego? Bo wtedy wody pszczoły odparowują wilgoć z gniazda, tam gdzie jest jeszcze czerw. Wilgoć idzie na bok, ewentualnie do pół nadstawki, tam gdzie pszczół nie ma i poprzez zasklep fruktoza chłonie wodę. I taki miód po prostu później, mimo że jest zasklepiony, jest bardzo rzadki, zawiera wody po prostu znacznie więcej niż 20%. Tu w tej pasiece zrobiony został pomnik. Może o nim nie powinienem mówić, to powinien kto inny powiedzieć, ale włożony był czujnik na 2 tygodnie do rodziny pszczelej, gdzie była nadstawka i do rodziny pszczelej, gdzie było gniazdo. No i właśnie po analizie 2-tygodniowych tych wyników to się wszystko okazało to, co tu przed chwilą powiedziałem.
potwierdzone zostało to analitycznie poprzez pomiary. Mam nadzieję, że kolega strojny kiedyś napisze i pokaże, tak powiem, tu tabelę, jak to się rozkłada, te temperatury na zewnątrz i jaki po prostu była później wilgotność tych miodów. Także to jest na to. Jeżeli chodzi o składy chemiczne syropów, ja nie wnikam, czy tam będzie 20% czy 40% maltozy, mnie to nie interesuje. Jeżeli ja mam zdrowe pszczoły i w odpowiedni sposób ułożone gniazdo, że ta droga pokarmowa im wystarczy, to pszczoły wiedzą, co mają zrobić. Czy przerobić maltozę na glukozę i glukozę na fruktozę. One są w stanie zrobić teraz, mimo że ja późno nie biorę. Dla mnie jest jedna ważna rzecz istotna. Żeby w tym syropie było możliwie jak najmniej wody. Żeby żadne inne zmiany nie zachodziły, po prostu inwersji maltozy, czy inwersji sacharozy, jak były te z sacharozą, tylko to się daje. Bo niech będzie tam nawet 4 czy 10% fruktozy, to ja uważam, że to już wystarczy do tego, żeby ta fruktoza chłonęła tyle wody, że ten syrop będzie dostępny. Jeszcze tu jest moje takie ciekawe spostrzeżenie na podstawie tego, co żeśmy robili, bo ja przez 2 lata karmiłem czystą glukozą, tylko raz mieliśmy analizowane. Jakby ktoś się chciał pobawić, to kto wie, czy pszczoły szybciej nie pokażą o to, czy będzie zima ostra, czy nie, czy wczesna, czy późna, właśnie przerabiając odpowiedni procent glukozy na fruktozę. Bo im szybsza wiosna przychodzi, to być może pszczoły przerabiają więcej glukozy na fruktozę, po to, żeby wcześniej ten syrop był dostępny. Natomiast jak tu była zima raz taka, że tam powiedzmy koniec marca dopiero były obroty, no to wtedy tej fruktozy w tym miodzie było znacznie mniej, co było widać optycznie, bo po prostu twardości. Także tu ktoś do pracy magisterskiej nie zrobi, bo to trzeba być 3-4 lata albo 5, ale to jest rzecz dla instytutu. W każdym razie ja się nie przejmuję tym, co daję do ula, bo dawałem tu różne skrystalizowane. Ważne jest, żeby im mniej wody, żeby pszczoły się najmniej przepracowały poprzez odparowanie, tym bardziej, że ja tutaj... Czyli specjalnej różnicy nie ma między cukrem a tymi syropami? Dla mnie o tyle, o ile nie ma, tylko że ja syropu stężenia z sacharozą nie jestem w stanie zrobić 80% bo wtedy może powstawać lukier, czyli wykres talerzowywać tak. I tu jest jedno, że tak powiem, to znaczenie. Poza tym, robienie syropu gęstego z cukru to jest problem. Poza tym dzisiaj cukier ma wiele znaków zapytania. Chociażby z samego procesu technologicznego, otrzymywania, ulepszania, krystalizacji. I moglibyśmy dużo rozmawiać na ten temat, ale już nie licząc powiedzmy tych trudności i różnicy, ja nie chcę się bawić w rozgrzewanie, rozpuszczanie, bo to jest i czasowo dla pszczelarza niekorzystne i nieekonomiczne energetycznie. I dla pszczół, bo pszczoły muszą ileś tam wody odporować. Nawet jeżeli jest syrop 3 do 2, czyli bardzo gęsty, no to pszczoły muszą odparować jeszcze około 10% wody. Natomiast tutaj w syropach tych kardilowskich, bo ja je stosuję, no to tam raptem 2%. Dlatego wszędzie mówię, że te syropy, które są sprowadzane z zagranicy, które mają 73% albo 2%, nawet nie wiem, bo dzisiaj też dostałem analizy, możemy zrobić refraktometrem, zobaczyć ile tam procent, 71, 72, czyli muszą już te 8% wody odparować. Żeby 8% wody odparować, to ileś trzeba zużyć energii. No ta energia skąd powstanie? Z tego syropu to się da pszczołom, bo pszczoły muszą to energetycznie w jakiś sposób odparować. No stałe fizyko-chemiczne, entalpie, entropii są jedne. Żeby coś zrobić, to musimy coś zamienić w coś i to są, nie ma cudów, po prostu musi się stracić ileś tam cukru więcej. I ten cukier uważam, że powinien być około, te syropy powinny być tańsze
jest około 15-20% w stosunku od tych syropów, które mają większe stężenie cukru. To jest takie moje zdanie, takie matematyczne, chemiczne, no, w zasadzie energetyczne, które robić na to się. No to mamy miód wybrany, pszczoły wylecone, co prawda to troszeczkę w przyspieszonym tempie, bo to powinno się robić trochę później polać i dopiero jutro wieczorem dołożyć ramki, ale żeby mieć to wszystko zanotowane, no to pokażemy, jak to się robi nieco przyspieszonym. Teraz dołożymy ramki, ramek tyle, co już będzie do gniazda. Jak widzicie tu pszczoły ugieszczone, strzepujemy. Było wybrane 7 ramek, ramkę z tymi czerwikami pojedynczymi. Wkładamy od ściany prawej to miejsce. Zostawiamy nieco większą lukę. Wtedy, żeby lepiej po prostu odparowywało to wszystko, bo zazwyczaj od ścianki może być wilgoć. Następne ramki staramy się dać z pyłkiem. Gdyż tu jeszcze mogą matki zaczerwić. Jeżeli gdzieś są komórki z czerwem na czerw trutowych, to też dajemy je bliżej gniazda po to, żeby matki mogły możliwie szybko zaczerwić wiosną, bo nam czerw jest potrzebny. No ale akurat tutaj wszystko, młode ramki nie ma. I na koniec dajemy, proszę Państwa, najjaśniejszą ramkę. Może być w ogóle nie przeczerwiona, albo lekko przeczerwiona. Dlatego, że ona służy jako zatwór. Pszczoły wniosą syrop do odparowania, ale później, jeżeli będą się wygryzały ramki czerw tych ramek, to tam jeszcze syrop będzie wniesiony. W ten sposób przygotowana jest rodzina do karmienia zimowego. Zimowe karmienie możemy rozpocząć już teraz. Miód wybrany, pierwsze wyleczenie, czyli po prostu zamykamy i w tej chwili będą rodziny karmione. Może niekoniecznie dzisiaj, ale już jutro dostaną. W sumie ta rodzina dostanie 8 słoików 0,9 syropu z tego, który sprowadzany jest tam spod konkursa, tak nie wiem, pod Kłobucka i w momencie, dopóki zakarmimy miamy, wszystko jest po zamykane. Natomiast po ostatnim karmieniu, ostatni słoik będzie skonsumowany, otwieramy korek, czyścimy kratkę, robimy wentylację. Tu jeszcze możemy zmniejszyć wylot, ale jak widać, tu pasieka nie ma tendencji rabunkowych, bo ma miód, ma dosyć szeroki wylot. Na zimę zmniejszymy wylot, nie dlatego, że będzie za zimno, ale po prostu przed szkodnikami, przed gryzoniami, które wciskają się po prostu przez te większe wyloty. Także w ten sposób wygląda przygotowanie ze zimy. Teraz Państwu chciałem pokazać jeszcze... Zimuje Pana w dwóch korpusach? Tak zimuje jak teraz. Tak zimuje jak teraz. To na dole są ramki? Na dole są ramki, można było zobaczyć, filmować. W każdym razie tak pszczoły stoją po zazimowaniu, żeby wentylacja otworzona po zakończonym karmieniu. Do marca. Marzec, ewentualnie koniec, druga połowa lutego, trzecia dekada. Wtedy dopiero zabieramy pół nadstawkę, ciśniemy dennicę, ściśniamy miód. Wcześniejsze zaglądanie do przyspieszania może być niekorzystne, a jeżeli nawet wcześniej pszczoły uwiązują się w nadstawce, bo jest czerw już tutaj, to nie zabieramy tego korpusu, dlatego że pszczoły te zimowe, które podejmą w następnej kolejności, czyli
w marcu czynności dopiero po zimie, one tu przesiadują i samo siedzenie i konsumpcja grzeją cel po prostu. Jeżeli nie uda nam się zabrać tego korpusu wcześniej z tych gniazda, czekamy pogody takiej, żeby był lot pszczół, czyli 15-16 stopni. Wtedy zabieramy pół na stawkę, czyścimy dzienicę i ściśniamy. No i to możemy zrobić już przy lepszej pogodzie. Na początku marca, jeżeli uda się zabrać ten korpus i wyczyścić dzienicę w lutym, w takich temperaturach 4-5 stopni, to to robimy wtedy. Ale czasami pszczoły szybciej wejdą do nadstawki po to, żeby grzać czerw z dołu i wtedy już to idzie. A czy pszczoły są tam, czy nie, no to lekko uchylamy korpus gniazdowy do góry i widzimy, czy pszczoły są w korpusie dolnym, czy nie. Taka jest działalność, jak przyjedziecie wiosną, w lutym, czy w marcu, to pokażemy, co się robi wiosną. Wtedy, kiedy będziemy robić to w takim czasie, jak to się powinno robić. Czy na zimę pan daje tylko na tą rodzinę 8, 9 słoików? Tego sierotu. I nic więcej? Nic więcej. No tu jeszcze będą raz leczone. I to jest ramka Langstrota? Ramka Langstrota. A przy Wielkopolskim jest podobna? W Wielkopolskim jest podobna. Tam mamy, gdzie jest rodzina wybrana już. Wielkopolska możecie zobaczyć też, gdzie na 8 ramkach się. Pójdziemy później ewentualnie. Na razie chcę pokazać, bo mam dwie rodziny leczone od 4 lat cymiazolem. Jest to po prostu substancja również gwarozobójcza, systemiczna, którą daje się do syropu. Ale żeby dać ją do syropu, to właśnie parę dni temu wybrałem miód z tych rodzin i karmię. Bo to jest zupełnie inna specyfika przygotowania tych rodzin do walki z gwarozą, tym środkiem systemicznym. To jest właśnie jedna z dwóch rodzin, która od 4 lat jest leczona środkiem systemicznym, właśnie wstawianym cymiazolem. Tu jak powiedziałem, miód nie został wybrany 3-4 dni wcześniej i karmimy dosyć intensywnie. Ta rodzina już dostała 4 słoiki syropu tego pszczelarskiego. Ja tu pokażę, jak to wygląda. Tak samo był miód wybierany, taki sam układ, przy czym gwaroza nie była leczona tym systemem, tu jeszcze gwaroza nie była w ogóle. Leczenie, tu ja pokażę po prostu jasna ramka jako zatwór. Oczywiście już jest wypełniona syropem, bo zostały 4 słoiki. Druga ramka, na której był czerw, ale czerw zdążył się już wygryźć. No i też nie jest moja, bo po prostu był czerw, to już nie jest moja. Tu z kolei brzegowa ramka. Była wybierana. No widać, że po 4 słoikach to już pszczoły zaczynają zaszklepać. Także po wybraniu miodu po 4 słoikach już pszczoły mają tego zapasu dosyć sporo. Tu wyciągniemy ramkę, na której jest czerw, jest rodzina karmiona. No proszę zobaczyć. Praktycznie jest rodzina już przekarmiona, bo poniżej czerwu składany jest zapas zimowy. Ale one uwiążą się na ramkach w korpusie nadstawkowym na dole. To też widać. Tu widać już, jak długa jest ta droga potarnowa. Połowę ramki, czyli te 10 cm spokojnie. No jeszcze jak dostaną następne 4 słoiki tego syropu, no to chyba zejdą do pół nadstawki na dole. Ewentualnie tam zaniosą.
tu jeszcze jest, mają trochę miejsca, tu jeszcze sporo larwy otwartej, także jeszcze będą miały. Dlaczego wybrałem te rodziny wcześniej i wcześniej przygotowuję? Otóż specyfika leczenia tym związkiem, tą metodą do syropu wymaga innego systemu zakarmienia, czyli nie to szybszego. Jak kończyłem karmienie tych rodzin w październiku, okazywało się, że już częściowo waroza robiła spustoszenie w tych rodzinach i te rodziny szły trochę słabsze, bo było więcej warozy. Bo każde dwa tygodnie w tej chwili to zwiększa co najmniej trzykrotne ilość warozy dwóch. Czyli każde dwa tygodnie to jest ta waroza, która jest, razy trzy. Dlatego postanowiłem w tym roku nieco wcześniej te rodziny zacząć leczyć tym specyficznie. A leczenie polega na tym, że najpierw zakarmiamy te rodziny, pozwalamy im zasklepić te swoje zapasy i dopiero końcówkę dajemy nieco rzadszy syrop i ten specyfik w odpowiedniej taksacji do syropu. Wtedy okazuje się, że dane, to co dane na końcu, będzie w pierwszej kolejności konsumowane. Bo to jest środek systemiczny, który działa poprzez hemolimfę pszczoły. Jeżeli damy rzadszy syrop, pszczoły muszą go przerabiać, czyli konsumować i wtedy do całej rodziny wszystkich pszczół ten syrop przedostaje się do hemolimfy, a waroza napływając, żywiąc się hemolimfą, osypuje się, oczywiście pada, bo również działa na system nerwowy, ona nie ma możliwości fizycznych czepiania się pszczoły. Efekty były takie, sprawdzamy to na metodę flotacyjną, po zakończonym leczeniu bierze się 300-400 pszczół, uśmierca się, liczy się ilość pszczół i szukamy warozy, obracając każdą pszczółę. Do tej pory na takiej ilości jak 300-400 pszczół po takim leczeniu nie udało mi się znaleźć ani jednej warozy. Zawsze to przypisuję, że na następnej pszczole, której nie wziąłem, bym znalazł warozy. Czyli jeżeli nie znajdziemy żadnej warozy na 300 pszczołach, no gdybyśmy znaleźli na 301 pszczole, no to na 1000 to by było 3, czyli 3 promile mogłyby być porażone. Także to jest taka ilość, która po prostu nie powinna tworzyć zagrożenia na tej rodzinie leczona w tym sposobie. Także to jest to. No na razie to tylko mamy ten środek opatentowany na grzybice, co ewentualnie pokażę, że taki patent polski w Polsce mamy, ale że nie jest stosowany, nie wiem dlaczego. Jest opatentowany jest na grzybice, ale zwalcza zarówno warozę, jak i po prostu nie widać żadnych objawów. Chcieliście Państwo zobaczyć, jak tu gula wielkopolski wygląda. Tu są siure, których już został mój wybrany, bo to był jako odkład, tu troszeczkę matka inna, to jest też taka rodzina, która produkowała czerwogłowy wielkopolski. Mój wybrany, karmiono, waroza jeszcze nie była leczona, dany świeżo. Tu pokażę Wam, na jakiej zasadzie, jak zimuje rodziny na ciepłą zabudowę wielkopolską. To jest ukombinowane. Tu mamy półnadstawkę Langstroda, tu jest półnadstawka Dadanowska, półnadstawka Langstroda daje nam ramkę wielkopolską na ciepłą zabudowę. Tu jest 12 ramek. Chodź, 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 chodź.
12 ramek na ciepło wchodzi w tej chwili, po miodobraniu, no, rodzina wyglądała dosyć, tak powiem, mocno, więc tak jak tam widzieliście, jasna ramka służy jako zatwór, dalsze ramki to było miodobranie, ciemniejsze może, że tak powiem, za czerwicz matka jeszcze, ewentualnie już jest wnoszony syrop. One dostały na razie to w jednym słoiku, to tak więcej czasu nie było. No to już też ich parę czerwików co było się wygryzło, no i wiecie, gdzieś tam jeszcze tutaj jest czerw, ewentualnie możemy pokazać i ta rodzina już jest, jest czerw, jest matka młoda, dostaną jeszcze 7 słoików i ta rodzina idzie do zimowki. A co najważniejsze, nie ma ciemnych ramek w ogóle. No tu mnie w ogóle nie może być, bo ja nie mam wielkopolskich. Ile pan trzyma ramek? Chyba na... ile lat? Chyba na niektóre to ja nie liczę, bo ja wielkopolskich uli to jest, to zostało, dlatego że część odkładu, który ja robię, znacznie większą robię, a pszczelarz, który przyjeżdża po odkłady, to wybiera. Ma z tego wybierać. To, co zostaje, później łączy i to są, te rodziny u mnie zostaną. Ale przypuszczalnie nowiutkie ramki. Niektóre ja rodziny... mówię, że ramki nowiutkie, nie ma czarnych. Nie mają to. Pana, w ubiegłym roku odbudowała moja pasieka 1500 ramek. Niektóre rodziny odbudowują po 40 ramek wielkopolski węgiel. No ale to jest inna historia, to trzeba przyjechać w maju i zobaczyć, byli koledzy tylko bez aparatu, to widzieli, jak 12 ramek węży dane do ula po tygodniu czasu, proszę pana, na 3-4 rameczkach oczka czerwików, resztę przyniesione miodem i zaskoczone. No ale to jest, tak wygląda, powiedzmy, gospodarka, gdzie jest w ulu. Jasno, pan wymieniasz wszystkie ramki. Na ciepłą zabudowę. No, tu jak widzicie, to jest strasznego. Matka zagraniczna, także u takich matek u nas nie ma, tu jest jej matek. Teraz pokażę dla odmiany rodzinę, która jest zazimowana na standardowym ulu wielkopolskim. Też miód został wybrany, ta rodzina pracowała, robiła, tak powiem, czerw do odkładów. A że ma rodzina ubiegłoroczna, to ta rodzina też dostała już niechcącą na wieś. Jest podobnie, nie wybrany, jak widzicie, 8 ramek, standardowe, zimna zabudowa. Ale to chyba tegoroczne ramki pan masz. No a pamiętnie, kurczę, pieczę. No dlaczego? No i tutaj po prostu ramka prawie pusta, bo zostały tylko słoik. Wspaniała ramka. Dużo elegancka, pięknie. Pięknie węza zarobiona. Ślicznie. No, ale widział pan węzę, nie? No, widzę. Produkcji węzy. I cudownie węza zarobiona. Dlatego tak to wygląda. Bez fali. Jak wygląda. No, jak się mówi, to niektórzy pszczelarze nie chcą wierzyć. Ale po prostu... No, na wygryzie. Węże powinniśmy my dodawać w marcu. Nie tak jak instrukcje mówią, jak agro zacznij. Pszczoły ciągną węże już w marcu. Dana męża była 18 marca, czy jeszcze wcześniej. Po tygodniu czasu węża odrobiona i zaczerwiona. Także ta pszczoła w tych warunkach, zdrowa pszczoła, pracuje zupełnie inaczej. No, pan jest może zdziwiony na zdrowych ramkach, że tutaj tegoroczne ramki, proszę pana, ja miałem czasami znaczone białym flamastrem, ale zaznaczyć 800-1000 ramek to jest dodatkowo już czasu, wie pan. Początkowo znaczyłem, później przestałem znać. Także widzi pan. Ta rodzina jeszcze dostanie 7 słoików, zostanie jeszcze zaroża skasowana. Jest matka ubiegłoroczna, zrobiony był odkład, bo czasami się robi odkładnie po prostu, no, z konieczności. Za duża siła.
prostu nie zasiła, tak jest. A w dolnym korpusie są też ramki i też na zimną zabudowę? Proszę wziąć kamerę, przyjść tu sfilmować. Wszystko na zimną zabudowę. Proszę bardzo. 10 ramek na dole. Malutki. Tu pszczoły mają gdzie zejść. Ta linia pszczoły, tej, którą mam, jak widzicie, ona nie wychodzi, nie wypływa, tylko idzie w dół, trzyma się czerwu, w razie tego to ona ma się gdzie uwiązać na dolnym stawki. Także można robić tak. Nie polega na tym, że w tym ulu pszczoły nie przeszkadzają, bardziej komary. Tak. W tym ulu ta odległość między tymi ramkami już tak dostosowana, że nie trzeba żadnych wstawiać, bo ja na przykład stawiam beleczki jeszcze między górą a dołem. Tu mi żadne beleczki niepotrzebne. Niepotrzebne, bo odległość jest w porządku. Jak widzicie, żadne ściśniacze tu nie wchodzą w grę. Tu również po zakarmieniu ostatni słoik zostanie wzięty. Zostanie uruchomiona wentylacja. Ale nie ma problemu między dołem a górą. Wiosną przyjedziecie, zapraszam, zobaczycie, jak to będzie na porządku. No to jeszcze reszta nie wybrana, tu jak wiecie to. Tak to mi